A propos położenia Polski, to jeszcze taka jedna historia. Kiedyś profesor Wieczorkiewicz, świętej pamięci, był na bankiecie dyplomatycznym, na którym był przedstawiciel Chin i ten dyplomata chiński powiedział, że Polska jest dla Chin bardzo, bardzo ważnym państwem świata. Na co profesor Wieczorkiewicz powiedział, dziękuję za tą kurtuazję. Jest to oczywiście niepoważne, bo pański kraj jest gigantyczny, mój taki malutki gdzieś tam na peryferiach. I ten Chińczyk autentycznie się zdziwił i powiedział, jak to panie profesorze, przecież proszę spojrzeć na mapę. Ja na żywo słyszałem, jak Chińczycy powiedzieli, że jesteśmy imperium po okresie krótkotrwałego upadku. Rzeczpospolitej. Tak. Dlatego, że z chińskiej perspektywy 200 ostatnich lat to jest nic. Oni mieli to samo. Oni zaliczyli podobnie jak my. Dominację zewnętrznych mocarstw, Japonii, Rosji i państw zachodnich, które dzieliły. No, oni są więksi, więc tam podzielono miasta portowe i przybrzeżne dzielnice państwa, żeby kontrolować strategiczne przepływy, a życie chińskie mogło się toczyć na prowincji, tylko nie miało sił witalnych i gospodarczych. Przecież to samo było z nami. Tak jest. To są rozbiory imperialne i Chińczycy po prostu zaliczyli to samo. Ja szczerze mówiąc, to już kończę. Bardzo się o to martwię. Napisałem też dlatego Rzeczpospolitą 3 lata temu. Dlatego teraz strategicznie wczoraj robimy projekt 20. wojny. Dlatego, że uważam, że we wszystkich scenariuszach istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że Rosjanie będą w ramach niewielkiej wojny z tysiącami czołgów, których nie mają, tylko w ramach wojny nowej generacji będą destabilizować nasze otoczenie na wschodzie i musimy połączyć koncepcję piastowską i jagiellońską, zbudować wielką moc Rzeczpospolitej na wschodzie, zgodnie z myślą Giedroycia, Piłsudskiego, spróbować projektu federalizacyjnego i zbudować siły zbrojne, które są w ramach nowoczesnej wojny zdolne sięgać na wschód. Środkami oddziaływania, rozpoznania i dominacji informacyjnej, po to, żeby być czynnikiem gry o równowagę, żeby ani nie mogli nas minąć nigdy Francuzi ani Rosjanie. Ustalanie reguł gry na tej przestrzeni. Nasza polityka obecna ostatnich 30 lat sama się ubezwłasnowolnia i generalnie uniemożliwia nam funkcjonowanie podmiotowe.